Hitler był najgroźniejszym z hitlerowców. Ale Drzymała robił go wała. Tak, a w jaki sposób? No bo on miał taki wóz i raz się chował, raz nad wozem, raz pod wozem, raz nad podwozem. I przychodzi Hitler i się pyta, gdzie jest Dżuma, gdzie jest Dżuma, gdzie jest Dżuma? A Dżuma, pod wozem, nad wozem i tyle go Hitler widział. Ale dzielny Drzymała dał nogę i następnego dnia był już w Budapeszcie. I tam pod pozorem spotkania się z pułkownikiem Rykoszem spotkał się z generałem Böhm, polski szlak, aby wyruszyć wspólnie. I Karusem? Słowianie żyli w domach z drewna, z których dym wychodził mniejszymi otworami, a Słowianie większymi. I cicicicic. No chyba, że któryś był mniejszy, to wiadomo, razem z dymem. No i oni tam, w tych domach, rozpalali ognisko, bo było zimno. I podkładali książki, stare gazety, to się wszystko tak jarało, się paliło, a jak rozpalali to ognisko, to pocierali ze sobą krzemień o krzemień. No chyba, że któryś był leworęczny, to wiadomo, tak na odwrót. No i, ale ciężko było rozpalić takie ognisko. Ale Słowianie byli wytrwali. Dlaczego? Dlatego, bo mieli narządy z kamienia. Tak, tak. Tylko jaki ma to związek z Francją? Jaki to ma związek z Francją? Radziecki? Nie. Jaki ma związek z Francją? Stara francuska bagietka jest twarda jak kamień. Jak ją puknął generał Świerczewski, to się kulą nie kłaniał. No bo jak stój bagieta w tył, kulą się ma ukłonić. Ale Świerczewski nie gapa. Dlaczego? Dlatego, bo się odgiął i szczelił z łuku. Jakiego? Pruskiego. I wtedy padł dla Francji wymarzony de Gaulle. Gol! Świnia! Kui, kui, kui! Zinedine Zidane, gol! Koniec. Czyli co dostałem? Postanowiłem uczyć tę tragedię minutą ciszy. Jak to? Dlaczego? Coś? Nie wiem, drugi panie, to się nie mieści w żadnej znanej ludzkości skali ocen. No ale jak to? Od kiedy czwórka się nie mieści? To chyba na Węgrzech. Póki co musi panu wystarczyć prasowiańska pała. Nie przyjmuję tego do wiadomości. Co? Nawet nie wiesz, ile trzeba przeżyć cierpień i upokorzeń, aby nie iść do wojska. Od kilku lat rozwijamy swoje uzdolnienia wokalno-muzyczne, aktywnie działając w zespole FON. Zapraszamy na jego krótki koncert. We'll be right back.
Brawo i tak!